Cześć, w dzisiejszym odcinku test Samsunga Galaxy Note Edge. Samsung Galaxy Note Edge to urządzenie bardzo wyjątkowe i bardzo oryginalne, jeżeli chodzi o design. Przede wszystkim ze względu na to wygięcie wyświetlacza, które jest tutaj z boku, na prawym boku. O nim będzie oczywiście jego funkcjonalności, jego przydatności będzie później. Natomiast skupiając się na samym designie, należy natychmiast zauważyć, że Note Edge to w zasadzie kopia Galaxy Note 4, jeżeli chodzi o design. W związku z tym są na miejscu wszystkie kluczowe cechy tamtego urządzenia. Jest pseudoskórzana klapka z tyłu, bardzo dobrze wykonana, świetnie maskująca wszelakie powstające na niej jakieś małe rysy. Bardzo przyjemna również w dotyku. Jest również metalowa ramka korpusu dookoła z efektownymi szlifami, w które wpada światło. Te szlify znajdziecie też na wszystkich klawiszach, na przykład na klawiszu domowym. W związku z tym telefon rzeczywiście prezentuje się bardzo elegancko, bardzo ekskluzywnie. Jest również szkło hartowane Gorilla trzeciej generacji na froncie. Rzeczy, które na pewno mi się również podobają i które należy natychmiast podchwycić, to fakt, że telefon da się normalnie otworzyć. W związku z tym jest dostęp swobodny do baterii, można ją sobie wymienić. Można rozbudować pamięć, ponieważ jest slot na karty pamięci. W przypadku Galaxy Note Edge możecie również korzystać w telefonie z karty microSIM, a nie nano, tej najmniejszej, jak można byłoby się spodziewać. A z rzeczy, które mi się mniej podobają, na pewno należy zwrócić uwagę na wystający mocno obiektyw aparatu. Nie podoba mi się również przeniesienie klawisza blokowania na górę urządzenia. Tutaj jest po prostu mniej wygodnym miejscu, natomiast no, rzeczywiście nie dało się go zachować na prawym boku, no bo tutaj mamy to ścięcie. No i niestety, jeżeli chodzi o to ścięcie, to ono nie jest najwygodniejsze, to znaczy telefon gorzej wpasowuje się w dłoń, w związku z tym ono przeszkadza trochę w takim codziennym użytkowaniu i przez to telefonu ciężej używa się jedną dłonią. Ekran Galaxy Note Edge jest trochę mniejszy niż w przypadku Galaxy Note 4, ma 5,6 cala, ale zachowuje rewelacyjną rozdzielczość, czyli 2560x1600, z czego 160 pikseli zajmuje ten ekran krawędziowy, tego Samsung nazywa, czyli ta płaszczyzna, która jest zakrzywiona. Jeżeli chodzi o całość ekranu, on jest wykonany w technologii Super AMOLED. Są w związku z tym perfekcyjne kąty widzenia i tutaj ważne, ponieważ na część ekranu patrzy się cały czas pod kątem. Są przepiękne kolory, nasycone, ale oczywiście ich cukierkowatością, ich stopniem nascenia można sobie dowolnie sterować. Jest również nieskończony kontrast, również należy pochwalić czytelność w jasnym słońcu, bo ona jest bardzo dobra. Jeżeli do czegoś się można było przyczepić, to na pewno do jasności, ona mogła być wyższa, ale tak czy siak ekran Galaxy Note Edge to jeden z najlepszych ekranów, o ile nie najlepszy, jaki jest na rynku. Skupiając się jednak na najważniejszej cesze Galaxy Note Edge, czyli ekranie krawędziowym, należy stwierdzić, że on ma kilka funkcjonalności dość przemyślanych przez Samsunga. I pierwszą z nich jest to, że kiedy telefon leży sobie po prostu gdzieś tutaj przed Wami i chcecie sprawdzić powiadomienia, wystarczy przeciągnąć góra-dół po tym panelu po to, żeby wybudzić urządzenie i pojawi się wtedy godzina, informacja o pogodzie i również powiadomienia. Możecie również już po odblokowaniu telefonu na tym ekranie wyświetlać sobie różne cechy, dlatego że on jest podzielony właśnie na panele. Ilością tych paneli i tym, jakie one mają być, możecie sobie dowolnie sterować. Jest na przykład panel ze skrótami do różnych funkcji, jest panel z powiadomieniami, jest panel S-Health, który będzie Wam wyświetlał na przykład ilość kroków, które przeszliście danego dnia. Jest również na przykład panel do Twittera. Tych paneli jest sporo, możecie sobie również pobierać kolejne, więc to na plus. Podoba mi się również taki trik, że możecie sobie od góry pociągnąć tego ekranu krawędziowego i wtedy pojawi Wam się jeszcze dodatkowy panel z różnymi takimi praktycznymi cechami, jak na przykład minutnik, jak stoper. Możecie włączyć sobie również z jego poziomu wtedy latarkę. Możecie również używać linijki, co mi się bardzo podoba. Ona jest dobrze wyskalowana, w związku z tym można sobie coś zmierzyć, jeżeli mielibyście ochotę. Możecie również na tej bocznej krawędzi wyświetlać sobie zegar nocny. To jest funkcja, która działa w ten sposób, że po ustawieniu w odpowiednich godzinach telefon wyświetla aktualną godzinę, energooszczędnie, bo na ekranie super AMOLEDowym. Natomiast nie wszystkie rozwiązania są tak naprawdę trafione, dlatego że część się nie sprawdza. Nie podoba mi się to, że powiadomienia, jeżeli dostajecie jakieś SMS-a albo na przykład powiadomienie z Facebooka, również wskakują na ekran boczny, a nie na górę, tak jak w większości telefonów z Androidem. Natomiast nie należy ich wyciągać wtedy z boku, tylko trzeba je ściągnąć z góry, co jest niekonsekwentne. Nie podoba mi się również to, że klawisze funkcyjne aparatu fotograficznego zostały przeniesione na ten panel boczny. Niestety nie sięga się do nich wygodniej i o tym będzie również później w sekcji dotyczącej aparatu fotograficznego. Trzeba oczywiście również wspomnieć o procesorze, na którym pracuje Galaxy Note Edge i to jest Snapdragon 805, 4-rdzeniowy układ taktowany zegarem 2,7 GHz. Na pokładzie są 3 GB pamięci RAM, jest układ graficzny Adreno 420 i to jest taki zestaw, który będzie przegrywał tylko i wyłącznie w testach benchmarkowych z obecnie prezentowanymi urządzeniami, tymi, które pojawią się na wiosnę 2015 roku. Natomiast ze wszystkimi postępami spokojnie sobie radzi. Galaxy Note Edge to ciągle jedno z najszybszych urządzeń, jakie istnieje. Na pokładzie jest duży 32 GB dysk wewnętrzny i jeżeli chcecie takie naprawdę super szybkie urządzenie, to oczywiście Note Edge mogę Wam polecić. Sprawdza się również w codziennej pracy, to jest bardzo, bardzo, bardzo szybkie urządzenie. Telefon pracuje na Androidzie wersji 4.4. Jest zapewniona, dystrybuowana już tak naprawdę aktualizacja do wersji 5.0, natomiast do urządzenia, które ja trzymam w dłoni, ona niestety jeszcze ciągle nie dotarła. Jeżeli z kolei chodzi o interfejs, to oczywiście na pokładzie jest TouchWiz, czyli autorska nakładka Samsunga, natomiast po pierwsze w odchudzonej wersji, w tej nowej, która teraz pojawia się w urządzeniach Samsunga, pozbawionej części funkcji, natomiast wyraźnie lżejszej.
I druga sprawa, ta nakładka jest również tutaj przystosowana do kształtu, do specjalnej formy urządzenia i dlatego na przykład klawiszy skrótów do najważniejszych funkcji, do najważniejszych dla Was programów nie znajdziecie na dole ekranu, tak jak w większości telefonu, tylko znajdziecie właśnie na panelu bocznym, na tej krawędzi. Na dole znajdziecie już tylko i wyłącznie skrót do dzwonienia i do wejścia do menu głównego. Druga sprawa jest również taka, że można telefonu używać do góry nogami, czyli jeżeli obrócicie sobie telefon, to wtedy krawędź znajdzie się nie po prawej, a po lewej stronie. Z tym, że no oczywiście klawisz funkcyjny domowy ciągle będzie znajdował się na górze, w związku z tym nie będzie specjalnie to wygodne. Możecie w związku z tym klawisze Androida sobie wywołać, pociągając od dołu, pojawia się taki specjalny panel. Punkt dla Samsunga za to, że pomyślał nie tylko o osobach praworęcznych, ale również leworęcznych. Jak zawsze w przypadku serii Note, oczywiście rozbudowana jest wielozadaniowość. Tutaj można używać wielu aplikacji naraz na różne sposoby. Pierwszym sposobem jest to, że kiedy wejdziecie sobie do menedżera wielozadaniowości, wystarczy przycisnąć dużo jakąś aplikację i ona wtedy otworzy się w oknie pop-up. Oczywiście nie wszystkie da się w ten sposób otwierać, ale większość tak. Można sobie oczywiście sterować rozmiarem tego okna i dowolny sposób ją przesuwać. Jeśli chodzi o dodatkowe funkcje, to na pokładzie oczywiście jest również rysik schowany w obudowie, tak jak zawsze w przypadku serii Note. Natomiast ja o jego funkcjach szczegółowo mówiłem przy okazji Samsunga Galaxy Note 4 i tak się składa, że one się niczym zupełnie nie różnią. W związku z tym, żeby dzisiaj nie przedłużać, bo ta recenzja nie trwa bardzo długo, odsyłam Was do tamtego testu. Wystarczy kliknąć okno widoczne na ekranie. No i jeżeli macie ochotę rzeczywiście zobaczyć, jak on działa, zerknijcie tam. Jeśli chodzi o inne wybajeżone funkcje, to w urządzeniu znajdziecie również czytnik linii papilarnych zatopiony w klawisz, który znajduje się pod ekranem, działający na zasadzie przeciągnięcia, w związku z tym trzeba przejechać po nim palcem po to, żeby on działał. Działa zupełnie ok, wyraźnie lepiej niż na początku, kiedy Samsung wprowadzał tą funkcjonalność. Pozwala na blokowanie dostępu do urządzenia, autoryzowanie płatności PayPal albo na przykład ochronę trybu prywatnego, czyli takiego, w którym żadna inna osoba nie ma dostępu do Waszych prywatnych danych. Natomiast jeżeli chodzi o drugi bajer, to jest to monitor pracy serca, który znajduje się pod aparatem fotograficznym z tyłu. Wystarczy przyłożyć do niego palec po to, żeby telefon odczytał nasze tętno. To jest rzecz, która może się przydać osobom, które mają problemy jakieś z sercem albo sportowcom, którzy chcą na bieżąco badać swój rytm pracy serca. Aplikacją do odtwarzania muzyki jest po prostu odtwarzacz muzyki przygotowany przez Samsunga. Aplikacja wygodna, taka, która ma sporo fajnych funkcji, natomiast niestety brakuje w niej możliwości pobierania okładek. Jest za to rozbudowany equalizer, który pozwala na dopasowanie jakości dźwięku do własnego widzimisię. Jest również fajny trik z tym, że kiedy macie zminimalizowany ten odtwarzacz muzyczny, kiedy słuchacie muzyki, a używacie przy okazji jakiejś innej aplikacji, albo po prostu wyskoczyliście na pulpit, to funkcje muzyczne możecie sobie wywołać z poziomu panelu bocznego, tego ekranu krawędziowego i również przewijać piosenki na przykład w ten sposób, więc to na plus. Nie podoba mi się ciągle ta niedopracowana, jedna brzydka animacja zmieniającego się tła pod okładkami. Natomiast jeżeli chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku, Galaxy Note Edge to z całą pewnością jedno z najlepszych urządzeń muzycznych, jakie są na rynku. Telefon gra fenomenalnie, po prostu rewelacyjnie. Jeżeli jesteście melomanami, będziecie z tego telefonu nawet bardzo, bardzo zadowoleni. Jeżeli z kolei chodzi o odtwarzanie filmów, również jest dedykowana aplikacja, która do tego służy. Jeżeli chodzi o wsparcie kodeków i formatów, jest zupełnie w porządku. Również w niej klawisze do sterowania multimediami zostały przeniesione na ekran krawędziowy. Aparat to z kolei 16-megapikselowa matryca, wsparta pojedynczą, ale skuteczną diodą doświetlającą scenerię. Na pokładzie jest optyczna stabilizacja obrazu, co bardzo, bardzo cieszy. Jeżeli z kolei chodzi o interfejs, to w przypadku omawiania go muszę wspomnieć właśnie o tej jednej rzeczy, która mi się bardzo nie podoba, to znaczy o tym, że klawisze do sterowania tym aparatem, czyli na przykład klawisz spustu aparatu, zostały przeniesione na ekran krawędziowy. Niestety przez to bardzo niewygodnie używa się tego aparatu, ponieważ wyjątkowo ciężko to zrobić jedną dłonią. Ciężko po prostu utrzymać telefon, kiedy sięgacie na coś, co jest tutaj zakrzywione. W związku z tym uważam tą decyzję za nietrafioną. Natomiast jeżeli chodzi o samą funkcjonalność, to już jest na plus. To znaczy aparat jest podzielony na tryby. Wśród tych trybów możecie sobie znaleźć na przykład upiększanie twarzy, czyli powiedzmy taki Photoshop. Możecie sobie również znaleźć świetną panoramę, możecie również dodatkowe tryby sobie pobierać, bo nie ma ich na start zainstalowanych dużo po to, żeby interfejs był prostszy. Na pasku na górze, czyli właśnie na tym ekranie krawędziowym, znajdziecie również włącznik trybu HDR, znajdziecie również możliwość przełączenia się do aparatu na froncie, a jeżeli z kolei chcecie gdzieś głębiej pogrzebać w ustawieniach, takie jak na przykład ISO czy Balance Build, to oczywiście możecie to również zrobić, bo jest odpowiednia zakładka ustawień dodatkowych. Jeżeli z kolei chodzi o jakość robionych zdjęć tym aparatem, to jest naprawdę fenomenalna. Galaxy Note Edge rejestruje ogromną ilość szczegółów, przepięknie wyglądają kolory, świetnie wygląda kontrast i z całą pewnością jest to jedno z najlepszych urządzeń fotograficznych wśród smartfonów, jakie istnieje. W związku z tym na każdej wycieczce, na każdym wypadzie będziecie mogli zrobić naprawdę świetne zdjęcia tym telefonem. To rzeczywiście na ogromną zaletę. I podobnie rewelacyjnie wypada Galaxy Note Edge również w przypadku nagrywania wideo, dlatego że radzi sobie z rozdzielczością 2160p, czyli UHD. Przy 30 klatkach na sekundę, a na przykład przy rozdzielczości Full HD potrafi już nagrywać wideo przy 60 klatkach na sekundę. W związku z tym rzeczywiście parametry są. Jest również rewelacyjnie odwzorowany dźwięk stereo, dlatego że świetnie
nie spisują się mikrofony, które są w urządzeniu. W efekcie z ogromną ilością szczegółów, z optyczną stabilizacją obrazu, z pięknym oddawaniem kolorów, filmy z Galaxy Note Edge są po prostu rewelacyjne. Do przeglądania internetu służą dwie przeglądarki, Internet i Chrome, obie bardzo wygodne, obie bardzo praktyczne, możecie używać sobie ich zamiennie. Na pokładzie oczywiście jest również technologia LTE, w związku z tym komfort przeglądania sieci w telefonie jest świetny, biorąc pod uwagę również rewelacyjny wyświetlacz w super rozdzielczości. Jeżeli z kolei chodzi o inne bariery, na pokładzie jest również dioda podczerwieni, w związku z tym da się telefonem sterować jak pilotem i innymi urządzeniami. Jeżeli z kolei chodzi o baterię, tutaj już nie ma jakiegoś wielkiego zachwytu, natomiast przy takim średnim użytkowaniu w cyklu mieszanym telefon wytrzyma 2 dni i to jest zupełnie nieźle. Kiedy mocno go dociśniecie, na pewno telefon trzeba będzie ładować co jedną dobę. Podsumowując, Samsung Galaxy Note Edge i Samsung Galaxy Note 4 to dwaj bracia, którzy mają niemal taki sam zestaw cech. I to akurat bardzo na plus dla Note Edge, dlatego że jest to urządzenie po prostu bardzo udane, równie udane jak Note 4. Na pokładzie jest rewelacyjna jakość wykonania, fenomenalny wyświetlacz, najlepszy na rynku. Są również świetne multimedia, jest bardzo dobry procesor. I w efekcie oczywiście ja urządzenie mogę Wam gorąco polecić, natomiast zastanawiam się, czy warto je kupować i dochodzę do wniosku, że chyba nie bardzo. Jeżeli tylko nie jesteście wielkimi fanami oryginalnych rozwiązań, to z całą pewnością nie docenicie tego wyświetlacza, który znajduje się tutaj z boku, tego krawędziowego wyświetlacza. On moim zdaniem przydaje się tak samo często, jak często również przeszkadza w codziennym użytkowaniu i w efekcie należy uznać te funkcje tylko i wyłącznie za niuans. Jeżeli chcecie kupić Galaxy Note Edge, polecam Wam kupić Galaxy Note 4. A co Wy sądzicie o Samsungu Galaxy Note Edge? Czy uważacie krawędziowy wyświetlacz za ciekawą innowację, czy jednak za wybryk natury, który skończy dokładnie tak samo szybko na śmietniku historii, jak na przykład Pico projektory w telefonach? Ciekaw jestem Waszego zdania. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego telefonu, to oczywiście zapraszam do komentowania. Jeżeli macie pytania odnośnie jakichś innych telefonów, to oczywiście również komentujcie albo tutaj, albo ewentualnie na Facebooku. Będę wdzięczny, jak dacie łapkę w górę pod tym filmem i jak klikniecie subskrybuj. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.